No to przecież ja byłem u 3 notariuszy i żaden z nich nie chciał podpisać umowy notarialnej, bo bałby się, że byłby akt potem nieważny, on mógł stracić prawo do wykonania zawodu, że podpisał coś, gdzie widać było ewidentnie, że jest jakiś problem z tą panią. Mogę się pochwalić, naprawdę akurat gdzieś potrafię wynegocjować dobre warunki, wynegocjować dobre ceny. Często mówią mi moi znajomi, że wow, naprawdę za tyle kupiłeś, no że nie wierzysz, pokaż akt po prostu, no bo mi nie wierzą, że są w stanie w Kielcach kupić za tyle mieszkania. Business Rider. Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera i jego gość w interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Wojciech Supierz, Piąteczka. Cześć, Piąteczka, witajcie. Wojtek już był u mnie w odcinku w tamtym roku i Wojtek wtedy opowiadał o swoich początkach, ale też i swojej chorobie, o walki z rakiem i teraz jak lipy wpłynęły na jego życie. No dzisiaj jesteś w innej sytuacji, ale też przez to, że jesteśmy, można być trochę wspólnikami, bo zainwestowałem w twojego jednego flipa, czyli mój fundusz Siwiec Capital wyłożył pieniądze na twojego deala. Jakbyś mógł się podzielić, jak to wyszło, skąd to się wzięło. Oczywiście my się znaliśmy, prawda, nagraliśmy w tamtym roku odcinek, więc już trochę się lepiej znaliśmy, natomiast jakbyś mógł o tym opowiedzieć, o kuluarach tego. Dobra. Cześć, witajcie jeszcze raz wszyscy. No tak jak Daniel powiedział, już się znamy. Byłem Daniela na szkoleniu bodajże 2 lata temu na flipach hurtowych i flipach tych stacjonarnych, zwykłych. No i jakiś czas temu, w październiku bodajże zeszłego roku, wystąpiłem u Ciebie w Business Riderze. Opowiadałem właśnie o mojej ciężkiej sytuacji zdrowotnej, która wpłynęła na to, że zacząłem flipować. No i od zeszłego roku bardzo fajnie zaczęło to wszystko wyglądać. Zrobiłem, słuchajcie, 6 flipów, na których zarobiłem 500 000 złotych zysku. Oczywiście z moimi inwestorami. Inwestorów pozyskiwałem, nie wiem, między innymi od Ciebie z grupy, z jakichś tam spotkań w kuluarach, ze spotkań z różnych konferencji. No i w październiku właśnie wystąpiłem u Ciebie w Business Riderze, a jakiś czas temu spotkaliśmy się na jednej z konferencji, na której szukałem inwestorów do współpracy, do pozyskania sfinansowania flipa. No i spotkałem tam właśnie Ciebie. Podszedłem, zagadałem i tu co, udało się. I co ja wtedy powiedziałem? Udało się pozyskać, a przypomnij, bo nie pamiętam. No pokazałeś mi deala, ale to wiesz, no, na telefonie jak mi pokazałeś jakieś obliczenia, a ja byłem, wiesz, tam było full ludzi i każdy chciał tam pogadać, przybić piątkę. I ja mówię, Wojtek, no to wyślij mi to, do mnie, masz do mnie numer po weekendzie. Tak. No bo ja teraz w telefonie tych wszystkich nie będę mógł w stanie, wiesz... Tak, wiesz, ja tam przygotowałem naprawdę profesjonalną ofertę o współpracy z inwestorem, którą, no możesz potem gdzieś tam rzucić, bo naprawdę ona tam chyba była 6-stronicowa w PowerPoincie, ze wszystkimi wyliczeniami. Tak naprawdę, no... Znaczy, dobrze to wyglądało, tak, bo... Idealnie nie była, tam znaleźliśmy parę mankamentów, natomiast... Ja jako inwestor taki, wiecie, już, który... Wyłapałem parę mankamentów, które ja bym poprawił, no ale koniec końców cyfry się zgadzały. Tak, dokładnie. No ciężko, żeby się nie zgadzało, skoro średnia rynkowa cena nieruchomości na rynku pierwotnym w Kielcach to wychodziło tam około 8,5 z metra kwadratowego, 8,300, a ja na tamten dzień miałem cenę 7,200 już po negocjacjach, także 1100, 1200, zależy jak też wyliczymy tą średnią. To za ile kupiliśmy to mieszkanie w liczbach, jak to wyglądało? Mieszkanie kupiliśmy za 470 000 złotych plus 40 000 złotych garaż. Bez komórki, bo wtedy nie było już. Okej, już w tym momencie mieszkanie jest świeżo po remoncie i jest zrobione, więc tak ono teraz wygląda, Wam teraz je wyświetlimy. Dobrze, to powiedz, ile za to zapłaciłeś? Pamiętasz z pamięci? Za samą kupnię zapłaciłem 12 000 złotych za szafkę RTV plus za budowę geberitu i szafkę pod umywalką 3200 zł. Okej, a szafa w przedpokoju? Szafa w przedpokoju. Tutaj nie dawałem jeszcze szafy do przedpokoju, dawałem na innym mieszkaniu, które kupiłem z innym inwestorem 2 piętra wyżej. Też je widziałem. Szafa tam na tamto mieszkanie w aluminiowej ramce oraz lusterku, które tam jest, które będzie się... Cała szafa będzie w aluminiowej ramie oraz w lustrze, składająca się z 4 frontów, 4000 zł, tam 4500 może zobaczymy no, to finalnie. Są bardzo dobre ceny, Tak, współpracuję od dłuższego czasu z jednymi dostawcami, czy to luster, czy z jedną ekipą remontową. Teraz mam jeszcze drugą na tak zwaną na tak zwany doskok, ponieważ jedni się już nie wyrabiają po prostu. Okej, a ile ekipa sama wzięła? Sama ekipa wzięła 25 500 brutto. To są wszystkie kwoty, które podaję, są już kwoty brutto z fakturą. Ponieważ no ja jako fundusz muszę mieć też fakturę, tak? Tak, dokładnie, dokładnie tak. No. Okej. I powiedz mi tak, to mieszkanie się jeszcze nie sprzedało, ale mówiliśmy, że w kuluarach, że jest jakiś klient, który jakby negocjuje, złożył ofertę i tam się różnimy o parę tysięcy złotych. Natomiast przy, wiem, że sprzedałeś takie mieszkanie, które wyżej, które kupiłeś z innym inwestorem, tak? I pakiet nie je sprzedałeś. Dokładnie. Kupiłem tam dwie nieruchomości w tej inwestycji, jedno z Danielem, drugie z moimi wspólnikami, których bardzo serdecznie pozdrawiam, Kamila i Dawida. Dziękuję też bardzo za pomoc w finansowaniu. Ich mieszkanie sprzedaliśmy z zyskiem 130 tysięcy złotych brutto, sprzedając za kwotę 785 tysięcy złotych już z garażem. Okej, a jakbyśmy nasze mieszkanie sprzedali za tyle, to ile byśmy zrobili? 200 tysięcy złotych. I do podziału pół na pół, tak, po 100 tysięcy złotych na głowę, no byłby to mój rekord. Na razie rekordem właśnie jest sprzedaż mieszkania z Kamilem i Dawidem za 130 tysięcy złotych. Myślę tutaj, będzie to mieszkanie wychodzi drożej w zysku, dlatego że kupiliśmy znacznie taniej, dlatego że to jest mieszkanie na parterze. No ale no, jest klient, który jest zdecydowany, dogadujemy ostatnie szczegóły, być może tą szafę będzie trzeba tam stawić. Nie wiem jeszcze jak ze sprzętem AGD, bo też gdzieś tam był mocno zdziwiony, że to jednak są atrapy, ale jakby no pierwszy raz w życiu włożyłem sprzęt AGD właśnie na trzecim piętrze po rozmowie z moimi inwestorami, że jednak tak stwierdzili, że będzie lepiej. Czy to pomogło? Nie wiem, bo inwestor trafił się, klient trafił się zanim ten sprzęt AGD był kupiony na mieszkaniu. Po prostu o nim wspomniałem, że będzie. Okej, czyli to nie zaważyło, bo go nawet nie zobaczył, tak? Jakby... Tak, no myślę, że tak. Tak naprawdę sprzęt AGD, który tam wrzuciliśmy, też nie kosztował nie wiadomo ile, więc przyjmijmy, nie wiem, nawet gdyby to był sprzęt AGD za 10 tysięcy złotych do całego mieszkania, to przy zysku 200 tysięcy byśmy zeszli o 10 czy 20 tysięcy na szafę, jakieś inne elementy wyposażenia i wypoczynku, to myślę, że nie zrobiłoby to różnicy. Jeżeli miałoby to nam sprzedać mieszkanie tu i teraz 20 tysięcy taniej, to bym to wolał sprzedać za takie pieniądze. Ale na razie dogadujemy to co jest na zdjęciach, to co widać, więc myślę, że powinno się to spiąć. Okej, a powiedz mi, co sądzisz w ogóle o rynku teraz? Bo robisz i na flipy na rynku pierwotnym i na rynku wtórnym, akurat to, które kupiliśmy, to jest na pierwotnym, kupiłeś od dewelopera, to co sądzisz w ogóle teraz o rynku? No generalnie rynek troszkę przyhamował, pewnie każdy to zauważył. Prawdopodobnie wszyscy, co chcieli kupić mieszkanie, czekali bardzo na kredyt, bezpieczny kredyt, który miał wejść. Podobnie, słuchajcie, jak z kredytem 2%, który wszedł w czerwcu czy w lipcu, bodajże zeszłego roku, już nie pamiętam, no strasznie wywindował ceny w górę. Był ogromny boom, tak naprawdę ja też założyłem w zeszłym roku biuro nieruchomości swoje, gdzie no, nie potrzebowałem sprzedawać tych mieszkań, bo same się sprzedawały. Nie dość, że robiłem flipy, to między innymi wpadały jeszcze mieszkania na sprzedaż od prywatnych osób, którzy przychodziłem czasami kupić to mieszkanie jako inwestor, ale finalnie brałem te mieszkania do sprzedaży jako pośrednik, bo tak się dogadałem. Nie dogadałem ceny dla mnie, która była niekorzystna, no bo flipa ja też mam swoje minimum. Mam takie, wiecie, 60 tysięcy, minimum 60 tysięcy złotych, które musimy zarobić z inwestorami. Poniżej tego pułapu po prostu nie wchodzę. Kiedyś się zastanawiałem, czy może 50 tysięcy będzie ok, ale jeżeli ja jako pośrednik mogę zarobić 20 tysięcy złotych na jednej transakcji, no to nie wiem, czy jest sens brać całą odpowiedzialność, do 6 miesięcy robić flipa, sprzedawać go. A czasami jest roboty więcej, tak? A znacznie roboty jest więcej. A tutaj tak naprawdę pokażesz kilka prezentacji, masz tu 20 tysięcy złotych, więc praca pośrednika jest bardzo fajna. Jest gorący, no bo jeżeli nie jest gorący, to masz 20 albo 30 prezentacji, prawda? Dokładnie tak. No i wracając do Twojego pytania, rynek bardzo się zagrzał w lipcu zeszłego roku, schodziło wszystko na pniu. Ja też popełniłem parę błędów, że podpisywałem umowy przedwstępne na etapie remontu, czy przed rozpoczęciem remontu, na etapie wizualizacji, pokazywałem do każdego mieszkania, jak będzie docelowo mieszkanie wyglądało i w jakich cenach. I przykładem tego mieszkania jest naprawdę świetna okazja, którą kupiłem we wrześniu. W 3 miesiące wyremontowaliśmy to mieszkanie i sprzedaliśmy, ale we wrześniu już miałem podpisaną umowę. Dopiero w grudniu, przepraszam, 5 stycznia był akt notarialny, ale we wrześniu miałem umowę na to mieszkanie przy zysku szacowanym 110 tysięcy złotych. No i tam finalnie zysku wyszło chyba 108 czy 106, bo tam koszty remontu wzrosły z 60 do 62 chyba, bo 4 tysięcy. I słuchajcie, to był błąd, bo we wrześniu mieszkanie warte było tam te 9 tysięcy z metra kwadratowego, czy 8 chyba 700. a w grudniu to mieszkanie warte już było 30 tysięcy więcej, bo tak rynek podniósł ceny, kredyty tak podniosły ceny, że po prostu mogłem to mieszkanie sprzedać nie za 110, tylko za 130, 140 tysięcy złotych i miałem na to klientów. Okay. No ale to... No, jakby... W Twoim imieniu rynek podniósł te ceny, natomiast kredyt ten 0% czy 2% podniósł te ceny, czy a później obniżył, czy już zostały na tym samym poziomie? Kredyt bardzo podniósł ceny do góry, ale zostawiły na tym samym poziomie. One nie spadły i myślę, że nie spadną. Teraz się myślę, wszyscy napalili od czerwca, od lipca na kredyt bezpieczny, ale no nie, niestety chyba go nie będzie, nie wiemy, zobaczymy. Jeżeli będzie, pewnie zrobi to samo. Mhm. Jeszcze ceny wzrosną. Ja uważam, że jest jeszcze potencjał do tego, żeby ceny rosły, że to nie jest wcale tak, że... Tendencja na pewno nie będzie spadkowa, moim zdaniem, wiecie, no też nie jestem jakimś tutaj specjalistą, tak jak może Daniel, żeby się wypowiadać bardziej na ten temat. Uważam, moje zdanie jest takie, że ceny będą dalej rosły, tendencja będzie dalej wzrostowa, ale na pewno nie taka, jak była do tej pory, że na rynku pierwotnym, słuchajcie, można było kupić mieszkanie, dajmy na to w Kielcach, za 6,5, za 7,5 metra kwadratowego, na zasadzie dziury w ziemi, a rok, 2 lata później to samo mieszkanie można sprzedać 1000-2000 zł drożej na metrze, tak, nie robiąc totalnie nic, nie deweloperskie. To też dlatego, że ceny przez ostatnie 2 lata stały w miejscu wcześniej, więc to, że... Znaczy, a, 2 lata temu. Tak, że wcześniej stały w miejscu, więc to, że teraz wystrzeliły mocno, no nie ma się co dziwić. To tak, tylko że nie sklipowanie tak naprawdę. To jest tak samo, jakbyś przez, nie wiem, 2 dni nic nie jadł, a później się ktoś dziwi, że 2 talerze zjadłeś pierwszego dania, tak? Tak. To ja tłumaczę, wiesz, bo mam też takich inwestorów i ja też im tłumaczę, słuchajcie, no zamiast utopić pieniądze na 2 lata i trzymać i czekać, aż ceny urosną, a co jeżeli nie urosną, to mówię, zainwestuj może we mnie, kup nieruchomość poniżej wartości rynkowej 20-30%, ja podnieszę ich wartość poprzez remont, no i sprzedamy z dużym zyskiem. I zrobimy tym jednym kapitałem Twoim 2, 3, może jak się uda na 4 inwestycje. I zarobimy znacznie więcej niż Ty na jednej inwestycji przez 2 lata. Dokładnie. Podoba mi się, że tak mówisz, bo jakbym Ciebie słyszał, cytujesz dosłownie moje słowa ze szkolenia, bo to, co Ty teraz powiedziałeś, to ja mówię... Pamiętam. No ale właśnie, ale widocznie się nasłuchałeś dobrze, bo ja mówię dokładnie tym samym językiem i dokładnie tymi samymi zdaniami, nie? Więc jakby... Znaczy to już powiedziałem w ostatnim odcinku, że jakby no już nie sprzedając, że wiecie, mi nie zależy totalnie na tym, żeby tam gdzieś kupowali u Ciebie to szkolenie i tak dalej, chociaż naprawdę gorąco polecam, bo ja robię tak naprawdę 1 do 1 Twoim sposobem wszystkie nieruchomości. A próbowałeś trochę inaczej robić? Jakby miałeś takie odskoki bok z rady, może do mojego systemu? No to zakup teraz tego sprzętu AGD i na pewno użycie droższych materiałów na rynku pierwotnym, no bo po analizie na rynku pierwotnym trzeba użyć droższych materiałów. No tak, właśnie. Nie można porównać nowego bloku, który jest droższy. Znaczy można i nie można, wiesz? Z jego wpływ, ale to jest inny klient. Coś Ci powiem, właśnie pierwsze mieszkanie, które kupiłem z moimi wspólnikami, z którymi do tej pory mam kontakt, pozdrawiam serdecznie Pawła i Adama, dziękuję Wam za to i cały czas flipujemy, mamy teraz 2 mieszkania kupione razem, jedno już jest na wykończeniu, też może wrzucimy te zdjęcia, później Wam pokażę, jak to tam wyszło. Działamy cały czas razem. No i kupiliśmy to pierwsze mieszkanie z nimi i zrobiłem to dosłownie 1 do 1, tak jak Ty wtedy uczyłeś. A rynek pierwotny, użyłem, wiecie, no tak jak na rynku wtórnym, bez AGD. Kuchnia w ogóle była z marketu na najtańszej płycie białej, bez żadnych rozumiecie, bez żadnych lakierów. Chyba kosztowała mnie 6,5 tysiąca. A w jakim markecie? Castorama. No to i tak drogo jak na... No przepraszam, czy 5700. Potem ci wyślę SMS-a, bo nie pamiętam. Ale naprawdę bardzo tanio była ta kuchnia i bez AGD sam home staging zrobiony i poszło z zyskiem 80 tysięcy złotych, więc można tak zrobić, ale naprawdę wtedy bardzo tanio trzeba wtedy mieszkanie wystawić. No wtedy już nie celujesz zyski 150 czy 200 tysięcy, tylko trzeba celować... Ale wszystko zależy od kwoty. Masz mieszkanie w kamienicy, takie jak tutaj mijamy, jakieś takie szroty, bo jesteśmy w takiej słabej dzielnicy akurat teraz, no to tam nie można wsadzić drogich sprzętów, no bo one będą droższe niż te. No oczywiście, że tak, więc tutaj użyłem droższych materiałów, no bo trzeba było, tak? Czyli tak sprzęt AGD, drzwi tam były też, słuchajcie, bezprzylgowe, ukryte, podtynkowe, jakiś lepszy panel, wiodełkę układany, winylowy, lepsze farby z Beckersa dałem, także no trzeba było się czymś wyróżnić na rynku niż inni. Okej, a powiedz mi, my się już to chwilę znaliśmy, zanim Ty pozyskałeś ten kapitał, ale ode mnie i teraz jak oceniasz moje podejście do tego? Ciekawy jestem po naszych rozmowach, w związku z tym jakby spodziewałeś się tego, czy raczej spodziewałeś się innego, czegoś, jak myślisz? Wiesz co, no na pewno profesjonalizm tutaj też z swojej strony jak najbardziej, ale też bardzo mi się podoba to, co lubię właśnie u moich inwestorów, że nie wtrącasz się za bardzo. Wiadomo, coś tam możesz doradzić, podpowiedzieć i tak dalej, coś wykluczyć, ale nie wtrącasz się, nie mówisz mi, jak to ma być dokładnie zrobione, a może za drogo, a może za tanio, nie dzwonisz co chwilę, tylko tak naprawdę ja potrzebuję kapitał, wysyłam Ci fakturę, Ty mi to przelewasz i ja płacę, ja zarządzam Twoimi pieniędzmi. Gdybym miał dzwonić do Ciebie i Ci niańczyć, no to generalnie by mi się to nie opłacało. Nie? No to prawda, natomiast miałem też takich inwestorów, co gdzieś tam tak bardzo się angażowali w i mówili, nie robisz tak remontu, bo tak będzie źle, ja uważam dokładnie inaczej, a ile zrobił flipów? Zero, nie? Tylko ma kapitał. Znaczy w tym moim przypadku było podobnie, ale nie, no, z dużo większym doświadczeniem, tylko generalnie, jeżeli chodzi o współpracę z Tobą, mega sobie to cenię i mam nadzieję, że będziemy dalej robić, tylko mam nadzieję, że nie przyzwyczaisz się do takich zysków, bo to wiecie, to też nie jest codzienność, tak? Ja jestem przyzwyczajony do takich zysków, także ja mi nie się, żeś mnie odzwyczajał od zarabienia dużo albo bardzo dużo. Najlepiej znaleźć takiego inwestora, który po prostu daje kapitał, on Ci ufa, tak, w 100%, macie umowy spisane między sobą, między inwestorem a fliperem. I słuchajcie, no umowy wiadomo są na czarne godziny, tylko się je tworzy. No i ja zazwyczaj dogaduję się z moimi inwestorami na przysłowiową gębę. Oczywiście umowy zawsze mamy spisane, czy prawie zawsze, zależy jak też się z kimś znam. Ale mówię, dogadujemy się słownie i tego się trzymamy. Gdybyśmy się nie mogli dogadać, wracamy do umowy, patrzymy na warunki, jakie tam były i się będziemy z tego później rozliczać. Także super inwestor, jeżeli jest taki, który mało się angażuje, daje kapitał, upłaci i ty robisz to, co jak po ostatnim odcinku zgłosili się do Ciebie jacyś ludzie, pytali się, jak Ty to robisz i Ty też by chcieli robić? Tak, piszą do mnie co jakiś czas osoby, które obejrzały odcinek z Tobą czy ze mną. Pytają właśnie, że no mają podobną sytuację zdrowotną, po jakimś tam paraliżu, czy udarach, czy właśnie, że jeżdżą na wózkach, za granicą siedzą, są na etatach, nie wiedzą od czego zacząć, czy w ogóle przerzucić się z etatu na flipowanie, założyć własną działalność, czy tego nie robić. I generalnie no zawsze wszystkim powtarzam, że tak, idź to zrób, rób szkoleń jak najwięcej z każdej możliwej branży, to będzie flipowanie czy nie flipowanie, ogólnie związaną z nieruchomościami, jeżeli chcesz to robić w nieruchomościach i z nieruchomości, chcesz, nie wiem, sprzedawać auta, no to naucz się handlu z sprzedawaniem aut, tak, ale rób wiele szkoleń, jakieś książki, webinary, podcasty i tak dalej, bo to naprawdę dużo pomaga, no naprawdę dużo pomaga, mi wiele dało. Szkolenie naprawdę, po Twoim szkoleniu masa wiedzy i dało mi takiego kopa do działania, że ja jeszcze obejrzałem więcej tych nieruchomości, jeszcze bardziej mi się chciało i te osoby, mówię, powtarzam, idźcie na szkolenie, no nie mówię wprost, idźcie do Daniela, bo będzie super świetnie, bo oni sami nawet mówią, że wiesz co, myślę o Orzechowskim, nie wiem, czy będę tu mogę lokować, czy tam Kowalski, czy ktoś inny, mówię, słuchaj, idź tam, gdzie czujesz, że macie ten sam tok myślenia, że słuchasz go i on Cię nie męczy, że się rozumiecie tak naprawdę bez słów, bo jak wiesz, jakbym poszedł do Orzechowskiego, którego może gdzieś nie do końca mi leży, może jego sposób mowy czy sposób myślenia, to będzie ciężko mi się go słuchać, tak? Oczywiście tak nie jest, absolutnie, tylko po prostu mówię, że lepiej iść tam, gdzie się czujesz jak najbardziej jakiś wspólny język i iść tam i działać po prostu, nie poddawać się. Wiesz co, ja myślę, że, nie wiem, czy to już mówiłem, ale ja bardzo utożsamiam się z moim imieniem, czyli Wojciech, tak? Ono gdzieś tam przeczytałem, że składa się z dwóch członów. Woj jako wojownik i Ciech, że się ciągle cieszy. I naprawdę ja taki jestem. Ciągle się cieszę, naprawdę mam banana na twarzy. Też bardzo często się wkurwiam, no naprawdę, bardzo często, ale jednak więcej u mnie z tego uśmiechu i myślę, że moi znajomi częściej mnie z tego kojarzą, na pewno częściej z tego niż z nerwów. No i wojownik, że naprawdę walczę, nawet jak już nie mam siły, jest ciężko, nie wiem, mam jakieś problemy, to ja jeszcze wtedy bardziej chcę i jeszcze bardziej się angażuję. Nie wiem, dlaczego tak jest, po prostu gdzieś ta chęć walki, wygrania czegoś po prostu jest ponad to wszystko, co się wokół mnie dzieje. Ciekawe. A powiedz mi, jak to jest właśnie w Kielcach? Bo wiem, że masz sporo kolegów fliperów w Kielcach i jak to było, że w ten świat wszedłeś? Jakby osoby, które znasz, tam, które flipują, też są niektórzy po moich szkoleniach, tak? I jak trzymacie się razem, jak to wygląda? Jakby współpracujecie? Tak, czy konkurujecie i jest wojna? Nie, powiem Ci szczerze, wojujesz? Wojuję, na pewno wojuję na rynku pierwotnym i wtórnym. Wyszukuję takich okazji, których innym ciężko wyszukać na pewno. Mogę się pochwalić. Naprawdę, akurat gdzieś potrafię wynegocjować dobre warunki, wynegocjować dobre ceny. Często mówią mi moi znajomi, że wow, naprawdę? Za tyle kupiłeś? No, że nie wierzysz, pokaż akt po prostu, no bo mi nie wierzą, że są w stanie w Kielcach kupić za tyle mieszkanie. No a mi się udaje dzięki temu też takie zyski, no 500 000 na 6 mieszkaniach, to naprawdę myślę dobry wynik, po 80 000 złotych średnio na każdym, no tam dwa razy po powyżej 100 000 zarobiłem, parę tygodni temu 130 na jednym z rynku pierwotnym, teraz z Tobą prawie 200 000 wyjdzie, także są naprawdę bardzo dobre ceny, bardzo dobre zyski, mogę się tym pochwalić i zapraszam też innych inwestorów do współpracy, jeżeli Daniel nie będzie mógł wejść, nie dogadamy się z jakimś tematem. Będzie za drogi. Będę za drogi, to oczywiście zapraszam, no, chcę skalować, wiecie, ten biznes, no w zeszłym roku zrobiłem 6 flipów, założenie było na 10, może nawet 12, no w tym roku muszę zrobić 12 flipów, po prostu myślę, że najgorszą rzeczą, którą możemy zrobić z własnym życiem, to za rok być w tym samym miejscu, za nie w którym byłeś rok temu, więc w zeszłym roku zrobiłem 6 flipów przez cały rok, a w tym roku mamy czerwiec, już mam 6 flipów zrealizowanych i 3 już negocjuję nieruchomości, także na te 3 zapraszam inwestorów, jeżeli ktoś ma, ma ochotę. Wiesz, to było takim momentem aha i takim dotknięciem, kiedy ja sobie rozmawiałem, analizowaliśmy tego Excela i podejmowałem decyzję, że wchodzę w tego deala z Tobą. Tak naprawdę to zdecydowało i było takim momentem, takim gwoździem, to jak powiedziałeś, kurwa, ja muszę, bo dziecko mi się rodzi za chwilę i ja mam mega motywację do tego, żeby działać i ja muszę, więc to jeszcze było dla mnie takim mocniejszym powiedzeniem na tak, że no wiesz, nie jesteś kimś, kto tylko gada, tylko naprawdę masz silną motywację do tego, że Ci się uda i że będziesz walczył do końca. I zależnie od tego, jakie problemy były na Twojej drodze. I to było wtedy, kiedy dziecko było w drodze, już Twoja partnerka urodziła, prawda? I kiedy to było? Tak, wiecie co, to jak wtedy, jak nagrywaliśmy w październiku ten odcinek, to tam właśnie mówiłem w odcinku, że czeka na mnie w kopercie płeć, tak, na naszego dziecka, tam imionka już były wybrane, już nie mogłem się doczekać. No i tak, dojechałem i okazało się, że chłopczyk, bardzo się ucieszyłem, bo chciałem bardzo mieć pierwszego chłopczyka. Kontynuacja, wiecie, nazwiska. Tak, dziedzic. Tak, dziedzic kolejny, tym bardziej, że u mnie w rodzinie jakby z mojego nazwiska jeszcze nie ma chłopca, tak, który mógłby kontynuować, chociaż mój brat, którego też serdecznie pozdrawiam, właśnie dowiedzieliśmy się jakiś czas temu, że będzie tatą też i właśnie będą mieli synka. Także też bardzo fajnie. No i powiedz mi, jak to zmieniło Twoje podejście do biznesu? Spotykamy się cały czas z moimi kolegami fliperami w Kielcach, z którymi mam dobre relacje. A ile osób jest w tej bandzie? Wiesz, znaczy, nie da się tak tego określić, nie teraz wiesz co liczył, ale no generalnie ja sam znam chyba, wiesz, z 20 fliperów, którzy cały czas działają czynnie. A tak, wiesz, kumamy się tak częściej, nie wiem, około 10 osób, tak? I no nie ma tak sytuacji, że jakaś zła krew, tylko zawsze sobie każdy jeden drugiemu coś podpowie. Masz jakieś pytanie, dzwonisz, tak jak sytuacja z wczoraj, dosłownie, słuchajcie, chciałem podpisać umowę przedwstępną o godzinie 14 z pośrednikiem, taką rezerwacyjną, gdzie tylko ja będę mógł kupić to mieszkanie, a ona się zobowiązuje sprzedać tylko mi to mieszkanie i to będzie tam jej wynagrodzenie w wysokości chyba tam 7 000 złotych. No i słuchajcie, za godzina 13:50 stoję pod blokiem, ale mówię, coś mnie tknęło. bo właściciele tego mieszkania, które chciałem kupić, był starszy pan i bardzo starsza pani, na pewno już około 90 lat i po prostu ja nie wiem, o ile właściciel był świadomy, bardzo dużo ogarniał, można było z nim rozmawiać, tak, jego kobieta, jego żona, no już nie do końca. Podejrzewam jakąś chorobę typu Alzheimer albo jakieś inne... Demencja, no. Tak, jakaś demencja starcza, bo jak zapatrzyła się w jeden punkt, rozumiecie, to przez 30 minut już z głowy stamtąd nie zdjęła. W mieszkaniu pozaklejane jakieś, wiecie, gniazdka, pozaklejane zamki od drzwi, żeby nie można było ich otworzyć. Także podejrzewam, że często uciekała i potem musieli jej tam szukać, więc ona nie jest poczytalna tak naprawdę przy sprzedaży takiego mieszkania. Potem coś może się odwiedzieć, że jednak ona nie chciała tego sprzedać, ktoś ją coś wrobił, podpisała coś, co nie chciała i były potem problemy wielkie. A na pewno bym nie chciał któregoś z moich inwestorów wkopać na taką wielką minę. No i słuchajcie, zadzwoniłem do dwóch fliperów w Kielcach, co oni o tym myślą. No i jeden Rafał, którego też serdecznie pozdrawiam, mówi do mnie, że no uważaj Wojtek, no bo jak się okaże, że on będzie miała syna czy córkę, która chciałem dostać w spadku takie mieszkanie, a oni je sprzedali, no to wytoczy ci proces. Próbować podważyć ten akt. Dokładnie tak. No i gadałem z notariuszem Adamem, którego też serdecznie poznałem. Gadałem, wszystkich pozdrawiam moich znajomych, bo współpraca z nimi, kopalnia wiedzy, wszyscy są po prostu, warto naprawdę, jak jesteś fliperem, miej kontakty wszędzie, bo się przydają, tak jak w tym przypadku. No i słuchajcie, dzwonię do Rafała, no może tak być później, że będziesz pieniądze oddawać. Ja bym się w to nie kopał i też tak powiedział, tak jak Ty mówisz, że okazje są jak pociąg, nie? Jeden odjedzie, przyjedzie następny, no naprawdę co chwilę coś pada, co chwilę coś wynegocjujesz. Okay. A powiedz, jak zaczynałeś, to miałeś kontakty jakiekolwiek? Nie, totalnie nic, zero tak naprawdę. Ja w ogóle nie mówię się, czy... Znałeś tylko mnie. Znałem tylko Ciebie i na jednym z nieruchomości chyba od zera to były. Poznałem właśnie dwóch braci, Dawida, tak jest, Dawid i Hubert. Też pozdrawiam serdecznie. Dobra, jeśli jest kogoś, kogo nie pozdrawiasz, to będziesz szybciej. Nie, na pewno nie będzie, na pewno pozdrowię wszystkich. Zaraz jeszcze przejdziemy do jednej osoby. No i słuchaj, do Rafała powiedział, no może być taki problem. Mój notariusz mówi, no będziesz musiał ładować im pieniądze. Najpierw Ty oddasz właścicielom, a jakbyś to mieszkanie komuś sprzedał, to oni będą musieli oddać Tobie. I gdyby podważyli ten akt notarialny, no to mówię, no to nieźle. Ale zadzwonię jeszcze do mojego dobrego znajomego Kuby, który, Kuba Ciebie też pozdrawiam. Kuba jest super generalnie, on sprawia, że ja mam banana na ryju codziennie. Nieruchomości są dzięki temu piękniejsze, no jak sypnie żartem, to naprawdę jest grubo. I też flipuje, też mu fajnie idzie, także i też robiliśmy chyba 3 mieszkania razem w zeszłym roku, fajne też zyski, także super. Zadzwonię do niego. A on mi do mnie mówi, że a na jakiej to z ulicy? No mówię, na ulicy to była Równa w Kielcach. Co ty gadasz? No ale znam ten temat, no ale skąd? No ja, bo ja w zeszłym roku w grudniu chciałem kupić tą samą nieruchomość za 285 000. Co ty gadasz? A ty dzisiaj za ile chcesz to kupić? No za 320. No naprawdę? No przecież tam taka pani starsza, co nie ogarnia. No dokładnie. No to przecież ja byłem u trzech notariuszy i żaden z nich nie chciał podpisać umowy notarialnej, bo bałby się, że byłby akt potem nieważny, on mógł stracić prawo do wykonania zawodu, że podpisał coś, gdzie widać było ewidentnie, że jest jakiś problem z tą panią. I mu powiedział mi jeszcze, przecież Wojtek nawet sam mi odradzaje zakupu tego mieszkania. Więc co ty gadasz? No tak, żebym się nie pchał, jak ma jakąś demencję, że potem ktoś to podważy. I ty sam masz demencję, bo już nie pamiętasz. Ja sam mam demencję, bo już nie pamiętam, pół roku później on mi to przypominał. No to nieźle. Potem opowiadam historię mojej narzeczonej, mówi, no kurwa, pamiętam taką sytuację, że była. No niezle. I zobaczcie, że dzięki tej sytuacji nie podpisałem, wiecie, to też nie była umowa przedwstępna, tylko to była umowa rezerwacyjna z pośrednikiem, ale pośrednik tak naprawdę mógł przyciąć te moje 7000 zł, które mógł nie uzyskać, bo potem stwierdził, że jednak nie chcę podejść do aktu. A umowa by tego nie regulowała, że jak odchodzę od aktu. Więc takie umowy z pośrednikiem, jak rezerwacyjny, która zabezpiecza interesy pośrednika, nie wolno nikomu podpisywać. To jest w ogóle jakaś ściema. Kto takie coś podpisuje, tak? No widzisz, jeżeli sprzedający odstąpi, no to okej, tak? A kiedy ja bym odstąpił, no to już pieniądze przepadają. Jest to, no tak jak mówisz, ale taka umowa powinna być nie między tobą a pośrednikiem, tylko między tobą a właścicielem. Umowa przedstępna sprzedaży. A pośrednik ma tylko stać z boku i ewentualnie pilnować, nadzorować, pomagać, wspierać, a nie ma narzucać umowy, które zabezpieczają głównie jego, bo już widziałem takie umowy też w Warszawie. Zgadzam się z Tobą w 100%. I to Ty jako kupująca strona, albo ogólnie Ty jako inwestor masz narzucać swoje warunki. Zgadzam się z Tobą i powiem szczerze, że prawdopodobnie bym tego nie... Bo normalnie bym tego nie podpisał, bo zawsze robię, wiecie, umowę przedstępną zawsze ze sprzedającym, zawsze daję zadatek, zawsze jest informacja o zadatku, o dwukrotności zwrotu, tak, żeby zabezpieczyć tą umowę i zawsze jest zgoda na cesję, żebym jak potem mógł komuś to mieszkanie sprzedać. Tylko wiecie, kiedy ja przychodzę jako Wojtek, bo tak powiedziałem, że kupuję dla siebie, oni nie do końca kojarzą, co się dzieje w ogóle w życiu, tak, a potem jakieś przenoszenie, cesja, że nie ja kupuję, tylko firma kupuje, mógłby to być problem. Tylko powiedziałem, żeby pośredniczka się nie bała, że tego nie chcę kupić, tylko jestem pewnym klientem, że kupujemy, to podpiszę z Tobą umowę, że to wynagrodzenie dostaniesz, które tam sobie wypracowałaś, a ja zapłacę 100% wtedy, czy już firma, zapłacę od razu do nich, żeby nie było jakiejś tam niejasności. Ale tak, masz jak najbardziej rację. Okej. Jesteś też tatą, prawda? Od niedawna, od kiedy? Tak, no jutro, czyli w sobotę mijają 4 tygodnie równe. Okej, super. I jak to się zmieni, co się zmieniło w Twoim życiu, też jakby względem biznesu? Czy masz mniej czasu na pracę? Czy jeszcze ciężej pracujesz? No właśnie jest problem w tym, że zapieprzam jeszcze więcej, jeszcze bardziej chcę robić jak najwięcej, nie tylko dla samego siebie. Ale chodzi o motywację, a nie o czas pracy, tak? Tak, znaczy motywacja jest ogromna. Jakby już wtedy, jak się dowiedziałem, że będę tatą, to już wtedy zacząłem jeszcze bardziej na większych obrotach działać, żeby po prostu taką moją motywację po prostu, że jak najlepiej chcę dla swojej rodziny. Ale Jeden plus tego jest taki, że wracam wcześniej do domu, staram się wracać, że już nie wracam 22 do domu czy pierwsza, tylko wracam 18, 17. No i dzięki temu mam trochę więcej czasu dla rodziny, chociaż te ostatnie 4 tygodnie, no to gdzieś tam też gonią mi terminy, no ja też się muszę wywiązywać z umów, tak? I jeżeli mam coś zrobić do końca czerwca, to muszę zrobić do końca czerwca, no i nie mogę tego po prostu przeskoczyć. Dlatego obiecuję poprawę, że na pewno będę raz więcej czasu poświęcał mojej rodzinie, no bo to jest piękne uczucie, kiedy wracasz do domu i masz się do kogo przytulić, w ogóle, że naprawdę taka niewinna istotka, dla której jesteś w stanie zrobić wszystko. No mega się czuję takim już tatą, no nie sądziłem, że tak moje życie się w ogóle potoczy w ciągu 2-3 lat, wiesz, totalnie o 180 stopni się odmieniło, odkąd zacząłem zajmować się nieruchomościami, wiesz, i tak naprawdę może to nie jest jeszcze taka niezależność finansowa z mojej strony, ale czuję coś takiego, że to się naprawdę wielkimi rzeczami zbliża. I że jesteś na dobrej drodze, prawda? Naprawdę, że... Na torach, które Ci tam dowiozą. Tak, że jak coś płacę coś w sklepie, wybieram jakieś produkty spożywcze, po prostu nie patrzę na ceny, po prostu no, stać mnie i idę, kupuję to. Nie, kiedyś było, wiesz, każda cena, sprawdzanie i do koszyka, a teraz, wiesz, to nie jest też jakaś taka burżuazja z mojej strony, po prostu czuję... Jest szkoda tracić czasu, żeby sprawdzić, tak, ile kosztuje bułka, tak, ja czuję, że, wiesz, że teraz mogę, nie wiem, chciałbym jechać na wakacje, to mam tą niezależność, że na przykład stać mnie, mogę w każdym momencie pojechać na wakacje i nie muszę się nikomu tłumaczyć, nie muszę brać jakiegoś wolnego wcześniej, tylko po prostu to robię, nie? To jest super też, że masz, no, możesz mieć czas wolny dla siebie, kiedy chcesz. Powiedz mi, a czy zamierzasz swoją partnerkę w te flipy zaangażować, jakby, czy robić to biznes rodzinny? Nie mówię, że jeszcze dziecko, prawda? Ale czy zamierzasz właśnie... Daniel, ona już jest zaangażowana, tak? Chyba nawet bardziej niż ja, przepraszam Cię, Patrycja, no ale założyłem z nią właśnie spółkę, tak? Przy pierwszym flipie. I cały czas jest ze mną, tak naprawdę to ona zajmuje się projektowaniem mieszkań, wizualizacjami, ma do tego program, narzędzia, także ona robi wszystkie wizualizacje. Okej, to chętnie wyświetlimy tutaj teraz, żebyście zobaczyli, jak on to robi. Tak, pewnie. I słuchajcie, i co? Patrycja jest bardzo zaangażowana, teraz będę chciał to po prostu odjąć tego obowiązku, no bo naprawdę nie sądziłem, że przy dziecku jest naprawdę tak dużo tak się wydaje, nie? Dużo problemów, dużo czasu. Czas płynie naprawdę szybko. 2-3 razy zostawiałem Patrycja tam samego z dzieciakiem na dosłownie, nie wiem, 4 godziny, 3, 5, nie pamiętam już. Ale to minęło tak, ja nic nie zrobiłem, tam może 2 telefony wykonałem, po prostu cały czas, rozumiecie, jest karmienie, przewijanie, spanie, jak śpi, to patrzysz cały czas, czy on na pewno oddycha, czy wszystko jest w porządku, chuchasz tak na niego, no po prostu no, niesamowite, tak? Ale Patrycja tak jest cały czas zaangażowana, ona dobiera kolory ścian, farby, oświetlenie, kuchnię, wiecie, ja nie potrafię tego robić, mam z tym problem na tyle, że mi się wszystko podoba, totalnie, jakby ja nie mam gdzieś, nie wiem jak to nazwać, tej duszy projektanta, po prostu ja potrafię wynegocjować naprawdę dobre warunki, potrafię znaleźć inwestora, kupić poniżej wartości i sprzedać naprawdę z dużym albo bardzo dużym zyskiem, ale wykończyć pewnie bym wykończył. Tylko że wiesz, jak chodzimy po sklepie, mówię, ale fajne krzesła, ale fajna, nie wiem, płytka. Ona mówi, weź, że kurwa za darmo tego nie chciała, tak? A ja mówię, naprawdę? Ja mówię, no przecież to jest super, nie? No, być może dlatego, że nigdy, no nie wiem, nie miałem takich... Tak, tego też da się nauczyć, tak. Ale wiadomo, że jak ktoś ma coś takiego w sobie, że czuje to, no to jest łatwiej. Tak, więc ja może... Często się o to też kłócimy, bardzo często się o to kłócimy, po prostu o to, co mamy użyć na swoim mieszkaniu. Ja już coraz bardziej mam na to gdzieś... Coraz bardziej już oddaję całkowicie, już nie chcę się wtrącać, bo działa. No, skoro ona robi te flipy ze mną, projektuje, sprzedają się, jest na to klient, no to chyba potrafi to robić, na pewno potrafi to robić i zapraszam do projektowania razem z Patrycją swoich mieszkań. A z okazji Dnia Taty, który się zbliża, mam dla Was ofertę specjalną na moje warsztaty. Nieważne, czy jesteś tatą, czy jesteś mamą, ja jestem ojcem, Wojtek jest również ojcem, dlatego chciałem Wam dać ofertę specjalną, która jest ważna tylko i wyłącznie do końca czerwca. Kliknij link w opisie. Okej, Wojtek, w takim razie powiedz mi na koniec, jaki masz plan na przyszłość? Gdzie byś chciał być za 2 lata, 3 lata? Ile dzieci? No plany są takie, że na pewno nie będę chciał być w tym samym miejscu za rok, za 2, w którym jestem teraz. Na pewno będę chciał hurtem kupować te mieszkania, robić ich 12, 15, może 20. Skalować, po prostu skalować, nie wiem czy poza rynek kielecki wychodzić dalej. Dlaczego nie? Na pewno są takie mniejsze miejscowości, miasta wokół Kielc, jak Sandomierz, Skarżysko, Kamienna. mieszkania. Są potrzebujący ludzie. Myślę, że na ten są potrzebujący ludzie, mieszkania są znacznie tańsze, więc może być łatwiej z pozyskaniem inwestora. Nie wiem jak z zyskami po prostu, musiałem ten rynek poznać. Kielce znam naprawdę świetnie. Ja jadąc na mieszkanie, nie patrząc po jakichś tam aplikacjach czy stronach internetowych, wiem ile mogę dać za to mieszkanie, wiem ile mogę na nim zarobić. To też co mnie myślę tutaj wyróżnia wśród wielu fliperów, może nie tylko w Kielcach, tylko w całej Polsce, że jestem słowny, że to co powiem, to coś na co się umówimy, czy w umowie ustnej, czy pisemnej, to ja zawsze dotrzymuję słowa. Jeżeli mówię, że minimalny zysk na flipie będzie 60 000, to choćby skały srały on zawsze będzie. Szczęście moje jest takie, że zawsze jest wyższy, albo dużo wyższy, naprawdę, no bo ja nawet przy zyskach 110 000 czy 130 podaję minimalny zysk 60. Dzięki temu ja też mam oczywiście taką, wiecie, mam zabezpieczenie, tak, że potem ktoś mi nie powie, że Wojtek, no naobiecywałeś tutaj gruszek na wierzbie, a się okazało, że jest gorzej, tak, dlatego ustalam pewne minimum, albo inaczej, daje inwestor ma minimum 30 000, ale nie więcej niż 50%. Wtedy jakby się nawet okazało, że zarobimy 50 000, to on bierze 30, ja biorę 20. No nigdy tak nie było, taki zapis zawsze jest w umowie, żeby się inwestor czuł pewnie. Na szczęście nie było takiej sytuacji, mam nadzieję, że nie będzie, te zyski będą coraz większe, jeżeli w ogóle się da, tak? Nie wiem, słyszałem o fajnych akcjach na działkach, gdzie można świetnie zarobić nawet i 300 000, także no to jest coś niesamowitego. Czuję, że tak kiedyś to zrobię, czuję, że się to kiedyś uda, ponieważ jestem cały czas jakby na baczności, jestem w gazie, na bieżąco po prostu. A kiedyś, wiesz, na tej planszy, to i w tej grze będą się pojawiały takie okazje, także tego Ci życzę. Tak, dokładnie. Piąteczka. Dzięki bardzo, jeszcze chciałem bardzo pozdrowić mojego synka Leosia, mam nadzieję, kiedyś to obejrzysz, zobaczysz jaki tata był wariat. A Patrycję? Patrycję już pozdrawiałem, ale pozdrawiam jeszcze raz. Dobra, bardzo serdecznie. I wszystkich generalnie. Ten odcinek jest pod znakiem pozdrawiania. Także. Dokładnie.